Kochani Siostry i Bracia, kiedyś pewna nauczycielka wychowania przedszkolnego poprosiła mnie, żebym przyszedł i udzielił błogosławieństwa Świętego Błażeja jej podopiecznym. To błogosławieństwo udzielane jest 3 lutego, właśnie w dniu Świętego Błażeja, który jest patronem chorób gardła, między innymi. Udziela się, je, udziela się go w ten sposób, że dwie skrzyżowane świece przykłada się do. Szyi zainteresowanego, no i wypowiada się stosowną formułę błogosławieństwa. Zgodziłem się, poszedłem w wyznaczonym czasie do wyznaczonego przedszkola. No, pani przedszkolanka zrobiła już wszystko, ustawiła dzieci w pewnym rządku. Ja uklęknąłem, żeby mieć jeszcze lepszy kontakt wzrokowy z młodymi chrześcijanami, i wtedy pojedynczo każde dziecko podchodziło do tego błogosławieństwa. W pewnym momencie z szeregu wyłonił się. Mm, widzisz to już z daleka. Młody człowiek lat 5, no wielka osobowość w małym ciele. Podszedł do mnie dziarskim krokiem. Zatrzymał się tuż przede mną, złożył ręce i zamknął oczy. Um, przyłożyłem świecę do jego szyi i wypowiedziałem błogosławieństwo. Po czym młody człowiek otworzył oczy, spojrzał na mnie i na jego twarzy wyrysował się taki grymas jakby nie do końca niezadowolenia, ale pewnego braku satysfakcji. Powiedział do mnie hm, nic nie poczułem. Odwrócił się na pięcie i poszedł. Tak sobie myślę, że czasem i my dorośli się zachowujemy podobnie. W kościele, gdzie powinniśmy po prostu czerpać radość, no nic nie odczuwamy. No można powiedzieć, że też zawijamy się na i Mówimy, no, nic nie poczułem. Faktycznie przychodzimy tutaj może czasem nawet z przyzwyczajenia, z pewnej tradycji, uczestniczymy w nabożeństwach, modlimy się i tak dalej, ale jakby no, nie ma tego, czego byśmy się spodziewali, tej radości, o której są m.in. te rekolekcje. Wtedy skłonni bylibyśmy czasem iść na skróty i szukać radości tam, gdzie obiecują nam, że jest, ale tak naprawdę są to tylko jakieś erzace, albo zupełnie nie wszystko złoto, co się świeci, jak słyszymy w, przypow... w przysłowiu. Myślę, że tego rodzaju drogę na skróty wybrali ludzie, którzy są w tle dzisiejszego pierwszego czytania. Księga Sofoniasza, bo z niej pochodzi to pierwsze czytanie. Sofoniarz był prorokiem bardzo mało znanym. No, kto słyszał o sofoniaszu Pewnie niewielu z nas. Sofoniarz był człowiekiem, który żył pod koniec VII wieku w Jerozolimie. Cóż, musiał na własne oczy oglądać bardzo złe rzeczy, które działy się nie tylko w Jerozolimie, ale i dookoła niej. Były to czasy niespokojne, duża migracja ludów, najazdy z Cytów, niepewna sytuacja z okupantem, którym była Asyria, reformy, które próbował wprowadzić król Jozjasz, izraelski dobry król, a jednocześnie no, ogromne zepsucie całego narodu wybranego, które jak w soczewce ujawniało się wśród mieszkańców Jerozolimy. Sofoniasz na żywo oglądał to, czemu oni sami, zainteresowani, w ogóle się nie gorszyli. Sofoniarz nie mógł inaczej, tylko mówił prawdę. Widział m.in. to, że w samej Jerozolimie, która była świętym miastem Boga, w jej centrum była przecież świątynia, którą on obrał sobie za mieszkanie. Że w tej Jerozolimie uprawia się kulty bałwochwalcze. Mieszkańcy Jerozolimy zaprosili sobie jakby kapłanów czy innych przedstawicieli pogańskich, kanadyjskich religii i pozwolili im uprawiać swój proceder na terenie świętego miasta. Co więcej, dołą dołączali do nich. Także na dachach domów, jak mówi Sofoniasz, a potem także Jeremiasz, na dachach domów oddawali cześć różnym pogańskim bóstwom. No sytuacja, przyznacie, bardzo niezręczna. Tutaj święte miasto, a oni tylnymi drzwiami wpuszczają do tegoż świętego miasta jakieś pogańskie bóstwa i jeszcze w najlepsze z nimi urzędują. Dlaczego? Bo być może w swojej religii nie znaleźli właśnie wspomnianej radości a te pogańskie kulty miały w tle no na przykład różnego rodzaju atrakcje typu orgie, libacje, był taki dreszczyk emocji. Wszystko co zakazane jest takie fajne na początku, wszystko co niedozwolone hy, 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 niesie ze sobą pewnego rodzaju ładunek no, takich emocji, które kojarzyć się mogą z radością, ale tylko początkowo. Sofoniarz nie mógł nie mówić, słuchajcie, w ten sposób wchodzicie na drogę samozniszczenia. Ale nie słuchali go. Nie słuchali go nie tylko zwykli ludzie, ale także elity. Wśród nich również koledzy sofoniasza. Jakby mało było jeszcze takich bałwochwalczych kultów, to niektórzy radość próbowali znaleźć w tym, żeby, no właśnie, dorobić troszeczkę do pensji w ten sposób, że przyjmowali łapówki. Korupcja kwitła po prostu na potęgę. Ze, ze swoich urzędów, które piastowali, próbowali wyciągnąć, ile się da. W ten sposób no, psuł się cały system wewnętrznych oddziaływań i wewnętrznych relacji. To, co wydawało się fajnym, ciepłym, czystym, radosnym zyskiem, tak naprawdę miało daleko bardziej idące konsekwencje. Jednocześnie obok tego tej korupcji, była było również zepsucie innego rodzaju, bo ci, którzy nie powinni mieć wpływu na decyzje z tylnego siedzenia, między innymi przez te opłaty czy wpłaty, czy te datki pod stołem robili sobie miejsce i mieli wpływ właśnie. W ten sposób jakby zaspokajali swoją potrzebę by rządzić. Władza jest podobno jedną z największych potrzeb ludzkich. Co więcej, niektórzy uważają, że jak już tylko zdobędą władzę, to dopiero będą radośni, spełnieni i tak To wszystko razem było jednym wielkim, globalnym takim pomieszaniem z poplątaniem. I Sofoniarz nie ze złośliwości, ale po prostu wprost mówi do nich: ludzie, opamiętajcie się, bo będzie zagłada. Ale nie dlatego, że Bóg taki złośliwy, tylko że własnymi rękoma, można powiedzieć, grób sobie kopiecie. Nie, to jest niemożliwe, mówią, mówią inni. To jest jakiś oszołom ten Sofoniarz, to myślmy pozytywnie, myślmy dobrze do przodu, widzimy jasną, oświetlaną przyszłość. Tak, pozytywne myślenie dobre jest wtedy, kiedy ma podstawy, ale nie w tej sytuacji. Sofoniarz był no, jednym z nielicznych, którzy mówili prawdę, mówili jak jest. Jego kolega Jeremiasz, który żył mniej więcej w tym samym czasie, no, przeżył Sofoniasza i widział właśnie spełnianie się tych zapowiedzi swojego starszego kolegi. Jeremiasz zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wielu tych, którzy żyli w Jerozolimie, całą tę patologię umiało jeszcze ubrać w szaty, no, jakby to powiedzieć, religijne. Oni mówili, no dopóki świątynia pańska jest między nami to miejsce zamieszkania Boga, to właściwie jesteśmy spokojni, nic nam się nie przydarzy. Dlatego Jeremiasz woła, nie mówcie sobie, świątynia pańska, świątynia pańska, inaczej nie wycierajcie sobie ust świątynią Pana, bo jeśli się nie nawrócicie, to wszyscy zginęcie. Zginiecie nie dlatego, że Bóg jest złośliwy, jakiś nieprzychylny wam. Ale to sami ustawicie się na drodze do zniszczenia. I Jeremiasz dokładnie widział tę tragedię, widział zniszczenie Jerozolimy, które przyszło ostatecznie w 586 roku. To, co miało przynieść radość, to, co wydawało się fajne, miłe, takie miło naszą próżność, ostatecznie okazało się totalną porażką. Radości bynajmniej od tego nie przybyło. Ale przyznajmy, że i w naszych czasach ta pokusa, ten mechanizm również działa. Zobaczcie, dookoła jesteśmy otaczani całą masą różnego rodzaju bodźców, które mówią: To kupisz, już zawsze będziesz radosny. Tam tego się dowiesz, tutaj pójdziesz, w tym będziesz uczestniczył, to radość cię nie opuści. Jeśli nabędziesz ten sprzęt, właściwie możesz zapomnieć o Twoich problemach w takiej czy innej dziedzinie, czyli radości ci Przybędzie. Jesteśmy skłonni uganiać się na przykład za informacjami. Są tacy, którzy lubią być poinformowani, muszą wiedzieć, zachowują się czasem tak, jakby chcieli przez, w ciągu jednego dnia przeczytać cały internet. No po prostu muszą być w tych wiadomościach na bieżąco, ale ostatecznie nie ma z tego nic poza zmęczeniem. Um, niektórzy, ktoś, ukuł takie powiedzenie bulimia zmysłów. To znaczy, chcemy tak nakarmić swoje zmysły, które tak głodne są, właśnie tego ostatecznego odczucia, jakim jest radość, tego, tego uskrzydlenia, tego w woku, tego właśnie fantastycznego samopoczucia, że no chcą, by, chcą się karmić tymi bodźcami z zewnątrz. To, są to jest nieprzerwane i niezaspokojone karmienie się, ale my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego strawić. Przez co po prostu, tak jak przy normalnym przejedzeniu się następuje niestrawność i wymioty, tak i podobnie i tutaj. Karmiąc się właśnie tym wszystkim, co potencjalnie radość ma dać, ostatecznie możemy skazać się po prostu na jakiś jeden wielki nieżyt umysłu. Nieżyt serca, nie wiem, jak to jeszcze nazwać. I na końcu dnia przychodzi po prostu zwykłe zmęczenie, które może przerodzić się w kryzys. Kryzysy, żeby była jasność, to są rzeczy jak najbardziej wpisane w logikę, w naturę naszej wiary. Wszyscy je mieli, wszyscy wielcy w Piśmie Świętym, Miał je Mojżesz, Abraham, Eliasz i tak dalej, mieli apostołowie. Nie sądźmy, że kryzysy nas ominą, ale czasem możemy, jakby to powiedzieć, przyspieszyć ich nadejście, przez to, że zafundujemy sobie właśnie tego rodzaju taką spiralę, nakręcenie się, takie, tego rodzaju emocje. Rzucimy, zaangażujemy nasze zmysły po to, by właśnie poszukiwać radości przez przyjmowanie tych bodźców, poszukiwać radości, której nie ma tam. Tam nie ma. Ale znowu, wszystko może być ubrane w pewną piękną ideologię, piękne opakowanie. Podobnie jak Izraelici w tamtym czasie, o którym mówiłem przed chwilą, mieli religijną otoczkę, również i my możemy zafundować sobie tego rodzaju błędną ścieżkę wszystko w opakowaniu pięknej otoczki religijnej czy tradycyjnej. Myślę, że jednym z syndromów, o którym warto wspomnieć, jest tu syndrom Matki Polki a nawet babci Polki. Rozmawiam z, z pewną zaprzyjaźnioną, młodą babcią, która ma już kilkoro wnucząt i właśnie niedawno przeszła na emeryturę i okazuje się, że jest ona o wiele bardziej zajęta niż w czasie, kiedy pracowała zawodowo. Jak to się dzieje? No bo musi wszystkich nakarmić, wszystkim musi yy, sprzyjać, wszystkich musi ogarnąć nie tylko modlitwą, ale i po prostu logistycznie, wszystkim tutaj pomóc, wszystkim dzieciom, wnukom i tak No jest niezastąpiona, no niezastąpiona. Ale pytam ją, a kiedy zrobiłaś coś ostatnio dla siebie? Nie, nie wolno tak myśleć. Jak to dla siebie? Ja muszę się spalać dla swojej rodziny. No a jak chcesz się spalać? W pewnym momencie stracisz zasoby, bo jesteś człowiekiem. One nie są niewyczerpane. Jeśli lecieliście kiedyś samolotem, to pewnie wiecie, że na początku podróży stewardesa pokazuje, co należy zrobić, kiedy spadnie ciśnienie w kabinie. Wtedy takie maski wyskoczą spod sufitu maski tlenowe i trzeba je sobie założyć. Przy czym, jeśli ktoś podróżuje z dzieckiem, to wbrew naturalnemu odruchowi, powinien założyć maskę najpierw sobie, potem dopiero dziecku. Dlaczego? Bo jeśli zacznie w odwrotnej kolejności, najpierw dziecku, potem sobie, to może się okazać, że ani dziecku nie nałoży, ani sobie, bo po prostu nie doczeka tego nałożenia sobie, a i dziecku źle założy. Krótko mówiąc, najpierw trzeba o siebie zadbać, sobie pomóc, żeby sobą, sobą się zaopiekować, żeby móc dawać. Co z tego, że się wypalisz, że się spalisz, że się tak wyeksplatujesz, że wszyscy skorzystają, ale na końcu będą, z ciebie, będą ciebie zbierać z podłogi? No jaki to jest sens? Zobacz, że jesteś tylko człowiekiem i nie funduj sobie takiego zmęczenia, takiego wyeksploatowania. Po prostu ci nie wolno. Po prostu jest to nieludzkie. To jest niedobre względem samego siebie. Ktoś inny może powiedzieć, że. Uwielbia swoją pracę i tak jest zaangażowany, że może w niej siedzieć po 12 i 15 godzin, po prostu ona go nie męczy. Jest w stanie no, cieszyć się każdą godziną, którą w niej spędza. Chwileczkę. To znaczy, że już wszedłeś na drogę pracoholizmu. To też uzależnienie, to też choroba. To też skończy się wypaleniem, zmęczeniem. Nie ma innego. Sposobu na... nie ma innego wyjścia. Skończy się źle. Ty nie rozumiesz, ja uwielbiam swoją pracę. Rozumiem, ale zrozum, że jesteś tylko człowiekiem. Słyszałem kiedyś taki żart, że co to jest, kiedy młody mężczyzna bierze nagle dużo nadgodzin w pracy. To znaczy, że właśnie urodziło mu się dziecko, został ojcem. Ja nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale podobno tak jest, że y, wtedy właśnie szuka się y, jakiegoś, no, jakiejś, jakichś innych zajęć, żeby, ładnie to opowiedziawszy, zarobić na rodzinę, no bo wydatki większe, ale tak naprawdę, żeby po prostu uciec w coś łatwiejszego, paradoksalnie łatwiejszego niż opieka nad niemowlęciem. Nie wiem, nie znam się nad tym do końca. Ale może, może odnajdziecie tutaj siebie w tym schemacie. W każdym razie nie możesz pracować ponad siły. Nawet jeśli idea jest szczytna, bo musisz zarobić na rodzinę, to zobacz, co stawiasz na szali. To już jest banał pewien, który opowiada się wszędzie. Wszyscy psycholodzy biją na alarm i tak dalej, że rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. I każdy z nich powie, ale muszę zarobić na kredyty, muszę zarobić na to, żeby one, te moje dzieci, miały co jeść i tak dalej. Jasne, ale jeżeli będą miały trochę mniej do jedzenia niż wszystkie frykasy, na które zarobisz, a ciebie więcej w domu, to będzie z tego jakaś szkoda, będzie więcej radości po ich stronie, czy raczej mniej? Będą bardziej tęsknić do ciebie, czy mniej? Czy będzie to z pożytkiem dla całej rodziny, czy raczej nie będzie z tego pożytku? No, myślę, że to są pytania retoryczne. W każdym razie, wszystkie te zachowania, o których mówiłem, one obliczone są na katastrofę. Po prostu wchodzisz na drogę samozniszczenia, wcześniej czy później. Nastąpi wypalenie. Nie wiem, czy wypalenie było również w tle dzisiejszej przypowieści, o którą opowiada Pan Jezus. W Ewangelii słyszymy przypowieść o dwóch synach i ojcu. Ojciec który ewidentnie jest posiadaczem winnicy w tej przypowieści, bo przypowieść to jest fikcyjna opowieść, która ma po prostu otworzyć oczy na pewne, pewne mechanizmy, pewne prawidłowości, jakby wznieść trochę wyżej nasze, nasz umysł i serce. I Pan Jezus mówi, było tych dwóch synów i ojciec mówi do jednego, weź ty chłopaku, idź do winnicy i pracuj tam dzisiaj. Odpowiedział młody, ok, idę. Ale ostatecznie nie poszedł. Drugiemu powiedział to samo. Weź idź pracuj dzisiaj w winnicy. Młody powiedział nie, nie idę. Ostatecznie jednak przemyślał i poszedł. Który z nich wykonał wolę ojca? Słuchacze odpowiedzieli bezbłędnie. No ten drugi, jasne, jasne, jasne. Jezus opowiedział tę przypowieść po to, żeby pokazać faryzeuszom uczonym w piśmie i wszystkim, którzy no, oficjalnie deklarowali chęć przyjęcia Mesjasza, oczekiwania na Niego, przyjęcia dobrej nowiny, ale kiedy rzeczony Mesjasz przyszedł, oni mówią, no, no, nie, nie przyjmujemy Go. Ci zaś, którzy, których reprezentuje drugi Syn, to właśnie ci, którzy nie rokowali, to ci, którzy byli grzesznikami, jawnogrzesznice, czyli panie nieciężkiego prowadzenia, celnicy, uchodzący za symbol grzeszności. Ci mówią, nie, początkowo nie, oni nie, bynajmniej nie oczekiwali, bo dla nich to nie było korzystne. Musieliby stanąć w prawdzie, zostać, że tak powiem, na świeczniku postawieni i wszystkie brudy, które ciągnęły się za nimi, musiałyby zostać zaraz ujawnione. To nie było dla nich korzystne, dlatego mówili nie. Ale potem przemyśleli, patrzą, przecież to jest leczące, przecież to jest uskrzydlające. Mówią tak, biorę, wezmę to. Nie wiem, czy właśnie wypalenie zawodowe było w tle tej reakcji pierwszego syna albo drugiego. Pewnie nie. Ale można by tak na to spojrzeć. Spojrzeć na także w kategoriach relacji, które mieli do ojca. Jeden być może ten pierwszy, mm, przyzwyczajony do tego, że ojciec nie lubi sprzeciwu, od razu odpowiedział tak, ale nie miał zamiaru. Drugi, krombny. Który nic sobie nie robił z tego, że ojcu się to nie spodoba, powiedział nie, ale potem przemyślał, zobaczył, że to jest dla niego lepsze. Tam jest jakaś relacja w tle. I tutaj dochodzimy do sedna, naszych rekolekcji. Kochani, na koniec dnia nie to, co posiadamy, czego nie mamy, za czym dążymy, czy co otrzymaliśmy, uzyskaliśmy, czy osiągnęliśmy, jest powodem radości prawdziwej, tylko Nasze relacje z Bogiem i z innymi ludźmi. Ktoś mądry powiedział, że wszystkie problemy, natury właśnie przygnębienia, natury także depresyjne, one mają swój początek w pewnym deficycie relacji. Człowiek, który, być może, no właśnie w stan, w stan depresji, popadnie, gdzieś w tle bardzo często ciągnie się za nim brak głębokich relacji. On jest w stanie zawiązywać relacje właśnie takie płytkie, bo właśnie, bo praca, bo, bo coś, bo inne zajęcia, bo trzeba się spalać dla innych ludzi, ale z tymi ludźmi on nie ma głębokiej relacji. On pracuje, on działa, on, ale on nie ma głębokiej relacji i w pewnym momencie przychodzi właśnie ta ta refleksja wtedy już jest za późno. Wtedy już nawet przyjście kogoś, kto naprawdę chciałby przytulić, być obok, nie jest już terapeutyczne. Trzeba już czegoś więcej. Relacja więc, najpierw z naszym stwórcą, to jest dopiero coś, co uskrzydla, co daje radość. Głęboko trzymam się tezy postawionej na początku tych rekolekcji, że Wszyscy, jako dzieci Boże, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który wymościł nasze serce do tego, by rodziło owoce. Wśród tych owoców jest również radość. Jeśli nie ma radości w naszym życiu, to coś gdzieś robimy źle. Myślę, że najpewniej robimy coś źle na niwie relacji z Panem Bogiem. Wszystko zależy od tego, jak, je, jak ją pojmujemy jak widzimy samego Stwórcę. Jeśli to jest ktoś przykry w odbiorze, jeśli ktoś, jest to ktoś, no co tu dużo mówić, jakiś taki czyhający na nasze błędy, pomyłki, żeby nas tylko ukarać, to wtedy co tu dużo mówić, nie możemy zawiązać dobrej relacji z ludźmi toksycznymi albo z takim toksycznym Bogiem, którym on faktycznie nie jest, ale którym, którego byśmy sobie w ten sposób mogli zrobić, no nie można zawiązać dobrej, uskrzydlającej i twórczej relacji. Dlatego, jeżeli brakuje radości, to najpewniej najpierw tutaj trzeba szukać jakiegoś kłopotu. Dlatego tak dużo mówiłem wczoraj na temat właśnie relacji także z innymi ludźmi, ale ta relacja z innymi ludźmi jest jakby, nie chcę powiedzieć wtórną, ale jest jakby wątkiem obok. Najpierw jako wierzący pytanie jest, czy my mamy dobrą relację z Bogiem? Ktoś powie, no co ksiądz mówi? Przecież jestem wierzący, przecież rodzę do kościoła. Ja nie pytam o to. Ja pytam, czy masz relacje. Czy możesz, czy kiedy mówisz Bóg, to uśmiechasz się w sercu? Czy kiedy mówisz Bóg, to potrafisz się rozpromienić? Czy raczej jest to słowo, które sprawia, że kurczysz się w sobie i może obawiasz się jakiejś kary? Co się dzieje w tobie, kiedy mówisz Bóg? Tutaj poznasz, czy masz relacje. Jeśli ta relacja jest, to będziesz. Radosny, uskrzydlony, i tak dalej. Ktoś może być wierzącą osobą i można powiedzieć, zarzucać Boga nieustająco modlitwami, jakby nie chcąc dać mu dojść do głosu. My często też tak robimy z innymi ludźmi. Czujemy, że jest jakiś problem, chcą nam o czymś powiedzieć, ale zagadujemy ich, żeby, żeby nie mogli dojść do Słowa. Poniekąd podobnie możemy się zachowywać jak na ironię z naszą modlitwą. No będziemy już odmawiać za każdym razem te wszystkie pacierze, Bogu nie dając dojść do słowa, a On cierpliwie czeka, aż się wygadamy, aż Mu powiemy wszystkie swoje znane sobie litanie i modlitwy. No i potem koniec, znak krzyża, odchodzimy, idziemy dalej. Nie dajemy się przytulić nawet. Wygadaliśmy się i tyle, poszliśmy. Nie dajesz się przytulić. A może tak raz zamilknąć? I powiedzieć: Panie Boże, sorry, się nagadałem, teraz Twoja kolej. Przytul. Albo: Tak, chcę Ci się dać przytulić. Chcę, żebyś mnie objął, chcę poczuć Twoją bliskość. Nie muszę już nic gadać, nie muszę już zakrzykiwać moich lęków. Tak, Ty bądź przy mnie. Ty daj mi poczuć Twoją bliskość. Ta relacja z Panem Bogiem. Nie może być jedyną wyjątkową i wy, nie jedyną wy, wyłączną. Relacje z innymi ludźmi są również kluczowe. Mówiłem wczoraj o tym, że y, słowo tworzy rzeczywistość. Rzeczywiście to, w jaki sposób odnosimy się do innych ludzi, w jaki sposób o nich mówimy, z nimi mówimy, o nich opowiadamy, ma niebagatelne znaczenie dla środowiska, w którym żyjemy. My po prostu słowami tworzymy środowisko. Wspominałem o ojcu, który. Jeśli nie ma kłopotu z tym, żeby mówić swoim dzieciom, że je kocha, oddaje im fantastyczną przysługę. Kiedy nie ma jeszcze problemu mówić z tym głośno swojej żonie, że ją kocha, oddaje jej i całej swojej rodzinie fantastyczną przysługę. Podobnie i matka, i żona. Kiedy mówimy o. Kiedy te, takie słowa budują. Kiedy natomiast cały czas dzieci słyszą, jak rodzice wyrzucają sobie różne. Słabości, różne grzechy z dawnych czasów, różne swoje wady, to czy to wpływa na szczęście rodzinne, czy raczej mniej? Oczywiście, że jest to znowu pytanie retoryczne. Krótko mówiąc, nasza relacja w rodzinie i wśród naszych znajomych, w środowisku pracy, zaczyna się od tego, jak mówimy. Czy my jesteśmy ludźmi pozytywnymi, którzy mówią. Dużo dobrych rzeczy, czy raczej jesteśmy skłonni cieszyć się, napawać się radością z powodu tego, że poznaliśmy czyjeś błędy, mogliśmy o nich opowiedzieć, że staliśmy się centrum uwagi na dwie minuty, bo znaliśmy jakieś najnowsze ploteczki. To już zależy od nas, ale to pierwsze jest twórcze, drugie niestety nigdy twórcze nie będzie. Ale słowo to jest jakby pierwsza rzecz, ono nie zastąpi działania. Można mówić bardzo wiele, ale jeśli nie określisz się, jeśli nie działasz, jeśli nie, nie robisz nic, no wyobraźmy sobie ten, ten właśnie przykład z tym mówieniem, że kocham. Mówić, jak to, kochać, jak to łatwo powiedzieć, śpiewał piosenkarz, ale tak naprawdę pokazać miłość poprzez czyny to jest dopiero wyzwanie. No i właśnie ta relacja byłaby niekompletna z innymi ludźmi, gdybyśmy tylko mówili, nawet dobrze. Gdybyśmy no, przede wszystkim dobrze mówili, gdybyśmy umieli to środowisko, że tak powiem, wymościć dobrem, tak by Duch Święty też miał używanie, ale wtedy, kiedy zaczynamy działać, kiedy ta, no, w tym wypadku, miłość jest widoczna w czynach. To samo przejawia się w działaniu. Dlatego mówiłem wczoraj o przeklinaniu swojego losu. Można przekląć swój los. Jakby wbrew temu, co Bóg dla nas zaprogramował, bo Bóg, Bogu nie zależy na tym, żebyśmy byli jacyś skurczeni, zgarbieni w tym sensie duchowym, przestraszeni wszystkim, niechcący działać, absolutnie nie podejmujący żadnych wyzwań. A jeszcze jak bynajmniej Bogu zależy, żebyśmy byli rozwijający się, twórczy, żebyśmy byli właśnie w ten sposób jakoś aktywni, dynamiczni, radośni w rozsądny sposób podejmujący te aktywności. Ale to jest Boży Plan dla nas. Bogu zależy, żebyśmy byli szczęśliwi, spełnieni, radośni, a nie przeciwnie – niespełnieni, smutni, sfrustrowani itd. I my możemy sami zafundować sobie tego rodzaju frustrację, jeśli przeklniemy swoje własne życie. Kiedy to robimy? Kiedy mówimy – nic mi się nie uda, bo jestem z małej miejscowości. W mojej rodzinie zawsze była ta choroba, na pewno też mi się przydarzy. Nic mi się nie uda, a jeszcze na pewno zachoruję. Wiem to na pewno. Skąd to wiesz? Mów, właśnie mów inaczej. Błogosław swoje życie, a nie przeklinaj w ten sposób. Bo przeklinając je tak, czyli mówiąc źle, ty jakby przywołujesz ten stan rzeczy. To się może naprawdę wydarzyć. To się może naprawdę wydarzyć. To jest coś, co nazywamy samospełniającym się proroctwem. I potem nie dziw się, że, że takie rzeczy ci się dzieją w życiu, w domu, w rodzinie, przyciągasz je, sam je zapraszasz do siebie. Tymczasem Bóg chce, żebyśmy błogosławili siebie, swoje życie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, także życie tych wszystkich, którzy nas, są dookoła nas, także tych, którzy nas skrzywdzili. Nie dlatego, że to jest. Jakieś, <noise> jakiś ukłon w ich stronę. To jest dobre dla nas, terapeutyczne dla nas. Kiedy Piotr pyta, ile razy mam przebaczać, bo przebaczenie to drugie imię błogosławieństwa jakby, ile razy mam przebaczać? Siedem razy? No to już byłaby naprawdę przesadą. Pan Jezus mówi, nie siedem. Siedemdziesiąt siedem razy. Nie dlatego tylko, że jesteś i masz być wspaniałomyślny ze względu na wiarę, którą wyznajesz, ale dlatego, idioto, że to jest dla ciebie korzystniejsze. Bo kiedy nie przebaczysz, związujesz się taką niewidzialną nicią ze swoim krzywdzicielem, z tym, kto cię zranił. On zupełnie może nawet nie mieć tego świadomości. Ty natomiast żyjesz tym, przeżywasz to i kto tu jest smutniejszy? Ty, ofiara, czy ten, który, ci, który cię skrzywdził? Na tym polega ten paradoks. Nie funduj sobie tego rodzaju dodatkowych, skrzywdzeń. Kochani, ale te właśnie trudne relacje z naszymi bliskimi, z, nas, z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi albo osobami nieznanymi sobie, no cóż, składają się na ogromną część naszego życia. Podobno 85% wszystkich kłopotów, które mamy w życiu, wiąże się z innymi ludźmi. Więc tutaj wyzwań nie zabraknie, ale i tak wracam do zasadniczej zasady, do zasadniczej kwestii. Yy relacje z Bogiem i z innymi ludźmi to jest to co na końcu dnia czyni nas radosnymi, szczęśliwymi. Brak relacji to niestety jest kłopot, który może niestety nawet skutkować czasem depresją. O depresji może na innych rekolekcjach, o smutku także na innych. Dzisiaj tematem zasadniczym jest radość. Dziękuję wam serdecznie kochani za to, że wzięliście udział w tych rekolekcjach. Dziękuję za Wasze wsparcie, bo czułem je po prostu w każdej chwili, kiedy wygłaszałem tę konferencję. Dziękuję za informacje zwrotne, bo przychodziły do mnie osoby, które mówiły, księżę. no wczoraj jak ksiądz mówił, to jakby wszystko o mnie było. Dziękuję za to świadectwo. Ja nie wiem, dlaczego ja mówię różne rzeczy. Po prostu czuję takie przynaglenie. Bóg jakby no, nie daje mi przestać. Nie mogę przestać mówić o pewnych rzeczach w oparciu o teksty Pisma Świętego, z których przecież pochodzi nasze zdrowie, naszej duszy. Teraz jeszcze modlimy się o na, dla nas wszystkich o radość w tych trudnych czasach. Za czasów Jezusa i wcześniej też nie było łatwo, ale Jezus nalega na tą radość, bo ona jest czymś, co nas uskrzydla, która czyni z nas ludzi dojrzałych, pełnych, spełnionych. No i jest to owoc Ducha Świętego, który możemy od razu rozpoznać w swoim życiu. Modlimy się o radość dla nas, dla naszych najbliższych. I o to, żebyśmy byli takimi apostołami radości w środowisku, do którego Bóg nas pośle. Amen.